Hej, z tej strony Q, a to jest Kena, Bridge of the Spirits, Spirited Bridge, Spirited Away, coś tam. Lecimy. Ostatnio pokonaliśmy jakiegoś bossa. Była to całkiem fajna walka, co prawda prawie zginąłem, ale jakoś poszło. Dobra, a wiecie co odkryłem? Że patrzcie, naciskam sobie i nagle jeb, mam mapę. Także nagle mam mapę, nagle sobie mogę patrzeć. O, i mogę nawet po prawej stronie widzę, czy są znajdźki wszystkie. I mamy 8 na 8, super. A tutaj 24. Poważnie. O ja, ej, czy... Ale to znaczy, że będzie co? Będą biegać za mną? 24 maksymalnie. Ale czekajcie, bo to jest co? Village, tak? Tu jest Staros Tree. Tutaj jest jakiś mountain jeszcze. Dobra, ale oprócz tego mamy jeszcze hats, czyli czapki, flower shrine, czyli jakieś kapliczki kwiatowe, spirit mail i cursed chests. No dobra. A to co to jest? Help Taro. A, to jest ten quest, który musimy wykonać. Pomóc Taro, czyli temu rodzeństwu. Dobra, a tu mamy jeszcze jakieś, patrzcie, upgrade'y i tak dalej. Co my tu mamy? Mele, shield... I tam niżej mamy jeszcze jakieś dwa takie niezidentyfikowane. Dobra. Czyli tak. No to tu mamy tutaj co? While sprinting press R1. O, fajnie. Potem jest co? While sprinting press R2. Super. Aha, i jeszcze z powietrza. A tutaj? Aha. Takie bardzo mało skomplikowane z tego co widzę. O, ale to spoko. Okej. Okay. A tutaj jak to wygląda? A, taki spinning attack. Okej, okay, spoko. Okej, okay, mocniejsza tarcza. Okej. Okay. Fajnie, w sumie takie wiecie, no widać, że to jest minigierka, nie jest to jakieś takie, nie ma takiego mega wielkiego rozmachu. Więc w sumie fajnie to wygląda, że ten, że tak mało rzeczy tutaj niby jest na razie. Tam jeszcze mamy jakieś spirits, ale tego to mam zablokowane. Dobra, no nic, no to ciśniemy, nie? Przechodzimy do mięska tego programu pozytywnie. Ciśniemy, zobaczymy. Zobaczymy, gdzie my dociśniemy teraz. Proszę bardzo, jak tu pięknie, no żeż mordę ty, ej. Ależ tu jest pięknie, co nie? Aż sobie zrobię fotę. Sprawdźcie na Instagramie. Będzie. Okej, lecimy dalej. Co my tu mamy ciekawego do zbadania? Ale tutaj pięknie jest, nie? Pięknie. Pyk, se zaświecę. I pociśnijmy sobie dalej. I widziałem tam w komentarzach, że wam się podobała ta gierka ogółem. Większość komentarzy to było, że pięknie, ślicznie i w ogóle. Asia Y chciała, proponowała, nie wiem czy to było tak żarcikiem, czy serio. Proponowała, żeby zagrać w tą grę na streamie. Ale właśnie na tym to polega tutaj ten pomysł tego odcinka pierwszego. Że ja bardziej planuję z tego zrobić let's playa, taką serię let's play normalnie, tradycyjnie. Bo właśnie teraz tyle tych gier jest taki wysyp tych gier w tym miesiącu, że ciężko byłoby to wepchnąć. To by musiało poczekać na później, a boję się, że potem jeszcze, wiecie, kolejne gry wychodzą i tak dalej, i tak dalej. I mogłoby to gdzieś zaginąć, gdzieś, wiecie, w tej kolejce. Haikyo. Odkryta wioska. Dobra, już tą wioskę lubię, bo brzmi po japońsku. Haikyo. No w porządku. Co my tu mamy? Ała, ej! Boże, ty kochany, ty mój. Aż mnie krzywdzą, bo chciałem przejść. Come on. Pokaż mi tą mapę. Aha, dobra. Trzeba będzie potem tą wioskę tutaj chyba odratować trochę. Bo tu widzę, że cienko jest. Tu się nie da nigdzie iść. Da się to tworzyć? Nie.
co tam jest? O, coś tam jest, coś tam jest. Dobra. Ale muzycznie to fajne, fajny ambient tutaj. Bardzo fajny ambient tworzą. I naprawdę jest spoko. Ładnie, ale to jeszcze nie pomogło całkiem. Dobra. Co, wchodzimy do domku? W sumie nic tu takiego nie ma. Okej. Okej. Tu jest skrzyneczka. Ale nie mogę nic wziąć, dobra. A tutaj to? A, okej. Musiałem trzy punkty takie rozwalić. Dopiero teraz mogę ten główny, tak? No i pięknie! Pięknie. Karma and upgrades. Create karma by defeating corrupted enemies. Okej. Dobra, spoko. Możemy robić upgrade? A, już mogę. A, okej, dobra, to... No to co? To weźmy sobie... No tylko to... Tylko na to mnie stać. No to weźmy sobie to. Pyk, pięknie, dobra. Nice. I teraz co? Mogę sobie biec i... Hia, takie coś. Mushroom. New rod hat available. Ale że co? Że jak to zrobić? Nie wiem, jak ich przebierać. Jakąś czapeczkę dostałem. A to co to jest? Pot. Kolejny nowy ten... Nowa czapka. Ha, no okej. O, tutaj są ziomki, tak? Shop. To tu jeszcze można kupować. A, że to jest dostępne do kupienia. Dobra. Fuck. Dobra, to bierzemy. A, okej. I co, mam teraz dwóch ziomków ubranych, tak? Ale jaja, dobra. Co to? Clover. O, rzeczywiście, patrzcie na tych ziomków. Ej, jakie gamonie. Wziął se grzyba, ubrał. To dawaj jeszcze te trzecie, nie? Clover. Super. Co z tego, że się wysrywam z hajsu trochę, nie? A co z tego? Da, pozwiedzajmy sobie tą wioskę. Bo tu może coś fajnego być. O, hajsiki, bardzo ładnie. A to po co? Co za zrobiłem? Nie wiem, co zrobiłem. Cursed chest jakieś, oh fuck. Yeah.
Porobieni! Jeszcze te klasyczne slow-mo, jak się ostatniego przeciwnika pokonuje. No i ładniej, mamy dużo hajsów, dobra. Jak tam mapka? W ten sposób to wygląda. Czyli co, tędy teoretycznie teraz nie mogę przejść, czy mogę? Co to? O! Ładnie, ładnie, dobra. Ale na razie tędy chyba nie przejdziemy, no. Niestety. Dobra, to nic. No i okej, okay. I tędy sobie... A, tu dalej to jest zamknięte. O, come on. Dobra, a tędy? Co my tu mamy? O, widzę, że tutaj z każdej, kurde, najmniejszej pierdołki będę mógł dostawać te kryształki śmieszne. O, wpadłem do wody. Tam się gdzieś da skoczyć? Opłaca się w ogóle coś takiego, kurde? Tam w ogóle jest jakiś ten, chata, ale zamknięta, dobra. To chodźmy może teraz w tym kierunku. Zobaczmy sobie tutaj. Chociaż widzę, że tutaj też chyba zamknięte będzie na razie. No raczej. Tutaj? Tutaj też zamknięte, ajajaj. No dobra, no to chodźmy, chyba trzeba pójść tam, gdzie trzeba pójść, no, proste. A właśnie, a tutaj co mamy? Warp? Czyli co, jakiś teleport, czy? A, że ja się mogę teleportować, tak? Że nie... Okej, dobra. Dobra, spoko. Na razie nie mam gdzie za bardzo, nie? Bo to jest chyba pierwsza taka kapliczka. Okej. O, coś tam znalazłem. Mam ziomeczka! Boom! Jest nowy ziomek do rodzinki. Super. I teraz pytanie, czy iść tam, czy iść tu, bo tutaj jest jakieś takie dziwne coś. Jak to tu wygląda? Tu jest ich stoisko. I tu jest ten, dobra, i tu jest ten, dobra. No okej, okay, no to sprawdźmy to stoisko. Co jest grane? Siema, ekipa. Is Tara this way? The barrier is blocking the path. Maybe Zaju can help. He's usually at the Masked Shrine. You'll know when you see the sacred trees. A tu jakiś lisek namalowany. Dobra, czyli pewnie muszę iść tam najpierw. Uuu, ale niedobra woda. Nie, nie. To już mnie kusiło, żeby tam skoczyć. Ale widzę, że chyba nie za bardzo powinienem. Okej, okay, uwaga. The rot seem quite fond of you. They're usually timid. Something tells me you did not come to our village looking for forest creatures. Hello, spirit. I seek passage to the sacred mountain shrine. Our village is bound to the shrine's energy. But that power faded long ago. Trapped spirits linger here, tangled in the tragedies of our past. You must help these spirits if you wish to reach the mountain shrine. On my way, I met two children. They asked me to help free a boy named Taro. I'm not surprised that Benny and Saya found you. They are clever children, and would do anything for their brother.
We have always crafted wooden masks to honor those who have passed on. Placed here, the masks slowly turn to dust, aiding the spirit's journey into the next life. My father was a spirit guide. Our traditions are different, but he helped many spirits pass from this life to the next. So you know what happens to spirits unable to move on. Take Taro's mask. What now? It's bound to his spirit, and will help you fulfill your promise to the children. Ładna maseczka. Look after Benny and Saya. Their brother's fate will be difficult for them to understand. Czyli, że ich brat nie żyje, tak? Taro's mask. Proszę, mamy tutaj widoczek z pierwszej osoby. I możemy sobie teraz wszędzie patrzeć. O, a tu były jakieś kroki, ej. Pa. Tu sobie ktoś szedł. Tylko, że nie mogę chodzić. Mogę sobie tylko założyć maskę. A na przykład mogę sobie zrobić tak, że zakładam maskę. I mogę sobie focie zrobić, jak wygląda w tej masce. No proszę, fajny bajer, okej. No okej, to nic, na razie chciałbym sobie tutaj pozwiedzać trochę terenu. Tam jest chyba cel zaznaczony tym wielkim niebieskim czymś. Ale wiecie, i teraz będę całą grę musiał patrzeć sobie z pierwszej osoby przez maskę, czy przypadkiem się nic nie kryje. Mogę tu przejść? Nie bardzo chyba, co? Nie bardzo. Dobra, to chodźmy tam, gdzie trzeba iść. A właśnie, analizy może jak popatrzę, coś się stanie? Nie. Dobra, to nic. To lecimy stąd. A tu jeszcze coś jest? Nie. A przy nim? Nie, nic się nie dzieje. No i tutaj mamy zamknięte drzwi. Dobra. Czyli po prostu musimy tam wrócić. Tutaj na razie nic się chyba nie będzie działo ciekawego. Chociaż tu jeszcze jakaś droga jest. O, nawet rozwidlenie. Co oni robią? A! Myślałem, że to będzie jakaś zagadka, że trzeba przenieść kamyk. Ale jednak tam był ziomek schowany. Dobra. Dobra, jest skrzynusia. Ale tak trochę na razie Lipton. Raczej tam nie doskoczę. Ona skacze daleko, ale... Ale nie, wątpię. Nie ryzykujmy na razie. Chyba, że z góry. O! Chyba, że udałoby mi się z góry tam skoczyć. Tylko potem jak wrócę. Nie, to też bez sensu będzie. Jak tam mapa w ogóle? Gdzie ja idę? Chyba nie tam, gdzie powinien. Tutaj jest coś z tym, ale... Ale who knows? Ale ładnie tu ogółem jest bardzo, nie? Fajna wioska. Jeszcze ten ambient z tym takim jakby muzyką w tle. Świetna sprawa. Dobra, chodźmy tutaj. Pewnie tędy musimy coś zrobić, tak? Use mask. Follow it. Maybe it will lead us to Taro.
No i Kena poszła sobie w pizdu do jakiegoś domku. Bo explore jest najważniejszy. Mamy tu jakieś narzędzia. Kolejne kryształki. Co to jest? Halo? Nie wiadomo. Nie wiem. Nie wiem, co miałbym tam zrobić. Nawet szybko się zarabia te kryształki. Ej, halo. A to po co? A, rozumiem. To dawajcie tutaj. Poproszę, ziomeczki. O! Spirit mail? Can you? Thank you. Thank you very much. Czyli co, dostaliśmy ten, o właśnie tutaj. Możemy jakiś mail, spirit mail mamy? A, że tutaj. Skrzynka pocztowa. Wkładam im list. A, i w ten sposób odblokowujemy domek. No i świetnie. Czyli odblokowujemy domek takim jakby listem, a potem jeszcze jakieś egzorcyzmy trzeba zrobić w formie walki z duchami, z potworami. I co teraz? Mam jakąś nagrodę z tego? Nie? Sama satysfakcja, tak? Ale jakieś kryształki są! Zawsze coś. O, proszę bardzo. Tutaj mamy ziomeczka nowego, no i świetnie. Dawaj go. No i fajnie, dobra. I to chyba tyle. Bo do domku chyba się wejść nie da. A nie, da się, dobra, sorry, da się. Było zablokowane wcześniej. Co ja tutaj mam? Grzyba? O, teraz żółtego grzyba mogą sobie dać na łeb. Bardzo pomysłowe. Okej. Jakieś owoce wypadły. Dobra. No nie powiem, fajne znajdźki tutaj są. Byliśmy tutaj? Czy nie byliśmy tutaj? Aha, ja przesuwałem to, a tutaj jeszcze jest woda i w sumie nic więcej, nie? Ja mogę popatrzeć, ale w sumie nic takiego mi nie pokazują za bardzo. O, siema dzieciaki. Ale tu jeszcze było coś, nie?
Zobaczmy, co to jest tutaj za droga. O, tutaj też maila można wsadzić komuś. Tutaj rzeczka znowu. Po drugiej stronie jesteśmy w sumie. Tam byłem wcześniej. Dobra. A tu było coś, czekaj, mogę... Egzaminy. The snow is melting fast this year. Let's see if the past Rusu's house is open. Okej. To nawet mamy imiona, kto tu mieszkał i tak dalej. Krwista rzeka. Niebezpiecznie. Wylecimy stąd. Ale i ta torebeczka skacze. Jak szalona. Co tam, dzieciaki? Słucham was. It went through here, but we can't get past. There's more of that nasty stuff blocking the path. Can you get rid of it so we can get through? Okej, okej. Nasty. Jakieś ziomeczki z tarczami. Auć. No i pięknie porobieni. O, mogę się z tym prowadzić, ale ja. Okej. Okej. Coś tu jeszcze jest do takiego szarpnięcia? Śmieszne, ale tutaj znalazłem przynajmniej ziomka chyba. Czy nie? Tak, jest ziomek. No i super, mamy ziomka kolejnego. Pa, jaka współpraca, jak se tam siedzą. Nice. Dobra, czyli mamy taką nową mechanikę śmieszną. Forest tears appear sometimes. After a very old tree dies, or after there is a fire. Okej. Dobra, pozytywni. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się odcineczek podobał równie mocno co pierwszy. No nic, widzimy się w następnych odcinkach. Jeśli wam się podobało, to wiecie co robić. Tam jakaś może łapka w górę czy coś, jakiś komentarz. Głównie komentarze lubię czytać od was. Także go for it. Zapraszam, zachęcam jak najbardziej, jak najserdeczniej. No i życzę miłego dnia czy wieczoru, w zależności kiedy to oglądacie. I zapraszam na kolejne materiały. Trzymajcie się, cześć.